Teraz z tą panią. O nie, to źle wygląda. Hej wszystkim z tej strony Screamy, witajcie w nowym odcinku Zjedz bogatych, nie? Ja nie rozumiem, co to jest za gra. Już mi się bardzo podoba. W ogóle znalazłem ją w taki sposób, że wpisałem dziwne, głupie gry. Proszę bardzo, mamy dziwną, głupią grę. I co my możemy tu robić? Dobra, tak się... Zobaczcie, jakie to są gangusy po prostu. Helikopter, helikopter! Idziemy! Co to za gość tutaj jest? Czy można go pobić? Rzucają się na niego! Co? Ej, przejęliśmy go! Czemu oni wzięli wózki ze sobą? Czy możemy tego gościa też zjeść? Albo czemu ta ściana się rozwala? Czekajcie, czy można ścianę jakoś... Wow! Ej, tu można rozwalać rzeczy! Dobra, podoba mi się ta gra. Mega mi się... Co? Co się stało? Koniec? Mega ta gra mi się podoba. A bo my mamy tu limitowany czas. Czekajcie, weźmy tego gościa, ziomeczku. Chodź na... No, nie udało się. Dobra, przeskakują po prostu. Dobra, bierzcie wszystko. Wszystko, co można wziąć. Śledzie też weźcie. Czemu tu się mapa już kończy? Bierz to, to do wózka. Do wózka to włóżcie. Czemu on przez okno wypadł? Wrócił jakimś... Ej, tu wrócić trzeba, prawda? Wrócić trzeba, dobra, uciekamy, uciekamy. Weźmy tylko jeszcze tego gościa, nie da się. Uciekamy jak najszybciej. Sprzedawcy zaatakujcie, ukradnijcie od niego pieniądze. Ej, to gra jest serio głupia. Co my w ogóle możemy... My z pieniędzmi możemy kupować różne rzeczy. Nie, kupmy więcej czasu, to jest pewne. Mamy jeszcze 69 pieniędzy, więc możemy kupić 3 dodatkowych ludzików. Mamy jakieś beczki, mam nadzieję, że one nie są wybuchowe. Bierzemy je ze sobą. Ale to śmiesznie wygląda. A sprzedaliśmy te beczki. I czemu my w ogóle sobie wchodzimy do sklepu, kradniemy wszystko, on nawet hełm założył na siebie i wziął kosiarkę jeszcze ze sobą. Jakim prawem my możemy dosłownie... Papier toaletowy! Najcenniejsza rzecz w życiu. Bierzemy, uciekamy. Sprzedawcę też by się przydało zabrać. Ale czekajcie, czy można przyjmować tych ludzi w końcu? Bo ja tego... Można przyjmować ludzi! Dobrze, idziemy atakować ludzi, bo się przydadzą. Jezu, ile nas jest teraz! Ej, nas będzie tyle w końcu, że to będzie chore! Atakujcie! Ej, jak zombiaki po prostu! Jeszcze się przez ścianę przebijają! Co tu się dzieje? Ej, tu będzie koszmar pod koniec tej gry! Bierzcie przy... Rzucają się. Ej, wszyscy tu są. Wow! Pomieszczenie! Przebijajcie się! Przebijajcie się wszyscy! Wszyscy dosłownie! Kibelki bierzcie! Ej, wylało się wszystko. Dobra, mamy wszystko zabrane. Teraz trzeba wszystko tu wziąć, tylko nie nadążają wszyscy. Czy można uzbrojonego policjanta zaatakować? Atakujcie go! Już nie jest uzbrojony. Dobrze, bierzemy piłę, pozbywamy się sprzedawców i będziemy mieć nieskończony czas. Ale mamy pieniędzy, nie? Mamy już 600 dolarów kolejne i to nie koniec, jeszcze ten kibelek możemy zanieść. 30 kolejnych dolarów. Nie no, ej, my jesteśmy bogaci teraz. Mamy 600 dolarów i możemy jeszcze zwiększyć ilość ich. Plus 7, przecież to jest... Armia teraz. Proszę bardzo, to już jest koniec świata, nie? To już jest koniec świata. Nie no, nie wiem. Skuter też bierzcie, bierzcie skuter. Policjantów atakujcie. Co tu się... Czemu ja to nagrywam w ogóle? Nie wiem, ale mi się to bardzo podoba, nie? Bardzo mi się to podoba. Ja będę mógł tu okraść dosłownie wszystko, a ściana... Nie jest dla nas problemem. Przebijamy się przez ścianę. Nie no, nie mogę z tego. Bierzcie wszystko, telewizory, szafki, półki. Nawet półki możecie brać. Tą panią też możecie wziąć. Co jest? 1400 dolarów zarobiłem jednym przyniesieniem produktów. Bierzemy kolejne telewizory. Te telewizory są dużo. Ej, tu jest kolejna ściana z kolejnymi rzeczami. Nawet skuter jest kolejny. Jak zombiaki się przebijają przez ścianę. W sumie zombiaki się nie przebijają przez ścianę, ale w ten sposób tą ścianę atakują. Proszę bardzo, idziemy z powrotem.
Jeszcze oni tak przeskakują jak pijani po prostu przez tą ścianę. Mimo że wystarczyłoby zrobić większy krok nieco, ale oni nie. Skaczemy, wywalamy się na twarz i jeszcze na sprzedawcy skaczą. Weź ten skuter szybko, 5 sekund, szybko, nie, nie, chodźcie tu, chodźcie. No, nie udało się. Ile zarobiliśmy, bo zarobiliśmy chyba dużo. Ej, nie no, mamy 1930 dolarów, mamy już wszystko wykupione i 100%... Wszystko jest za darmo ogólnie, chociaż czy my nie zabieraliśmy wszystko za darmo? On też się zdziwił nawet. Ej, to jest dosłownie jakby rodzice szli z dzieckiem do sklepu, nie? I dziecko po prostu chce wziąć wszystko i się rzuca na te rzeczy. No po prostu nie ma końca tych rzeczy i nie ma końca tych dzieci dosłownie. I przeskakują i wracają i zarabiają masę pieniędzy. Ej, to jest straszne. Bierzcie piłę, a nie jakieś lamerskie banany. Po co wam banany? Banany to nie pistolet. Dobrze, dobrze, wzięliśmy piłę. Napadniemy na kolejny sklep. Co? Ej, zbugowałem grę. Czemu tu można chodzić sobie normalnie? Nie ma to jak drugi raz pod rząd w ciągu 2 dni wyszedłem za mapę w grze jakiejś. Ale zabraliśmy wszystkie produkty ze sklepu, jakie były możliwe, nie? O, jeszcze jedna puszka została uciekła. Ilu nas jest? Ej, czekajcie, nas jest więcej niż wcześniej. Co tu się dzieje? Ej, a co jakbyśmy przeskoczyli tędy? Przeszli sobie tędy, wszyscy dosłownie, i się przebijają przez tą ścianę. Ale to głupio wygląda. I szli w nieskończoność. Idziemy, ekipa, idziemy. Razem z rzeczami gotowi na apokalipsę. Banan w ręku i w drogę. Tylko ta mapa się nie kończy, nie? Ja sobie biegnę tak 30 sekund i nie ma końca. O! Czy to jest koniec? Czekajcie, czy to jest koniec? Ej, to jest koniec! Ale to dziwnie wygląda, jak się oni patrzą wszyscy. Ej, to jest straszne! To jest przerażające. Ogólnie wróciłem jeszcze do początku, ponieważ chciałbym coś sprawdzić, jak wygląda napaść na ludzi. Jesteśmy takimi gangusami teraz, jakbyśmy chcieli zaatakować tą panią na przykład. Czemu ona język wyciągnęła? Łapcie ją! Łapcie ją! Ej, no zostawcie ten wózek, głupki! Łapcie tą panią! Łap ją! Dobrze, nie w ten sposób, Grzesiu. Nie w ten sposób. Łapcie ją, bierzcie ją. Dobrze! Teraz tą panią! O nie! To źle wygląda! W ogóle kto zbudował tą ścianę, że... No, zostaw! Czemu? Nie, to jest chyba tylko jedyna gra, w której postać widzi ścianę. Coś nią nie tak, więc postanawiam w nią wbić głową, nie? Ta gra jest po prostu genialna, szczególnie gdy napadają na ludzi. Pójdźmy do sklepu jak normalny człowiek, co nie? Kupujemy papier oczywiście, przechodzimy do kasy, proszę bardzo, troszkę... Czemu atakujecie kasjera? Co wy robicie? Nie da się z nimi normalnie zakupów robić, nie? Co się w ogóle stanie, jak zaatakujemy policjanta? Czy da się przejąć policjanta? Bo wcześniej mi się nie udało, ale jakbyśmy rzeczywiście spróbowali... Czy czemu wychodzicie po nim? No przejmijcie go! On ma takie... Nie chcę już żyć... Jeszcze po nim chodzą. Ile jest w ogóle taki skuter warty? Jakbyśmy wzięli ten skuter, 340 dolarów. Po prostu ze sklepu sobie wyciągnęliśmy, nie? A to jest też najlepsze, nie? Że bierzemy skuter. Ktoś sobie przyjechał do sklepu, zaparkował i my bierzemy jego skuter. Proszę pana, to nasz skuter. I go po prostu sprzedajemy w tym sklepie, no. Ten sklep jest po prostu genialny. Nie dość, że sobie bierzemy wszystko, co popadnie, przebijamy się przez ściany. Ło, tu jest masa skuterów w ogóle. To jeszcze nikt nie ma z tym problemu. Znaczy no, była policja sobie, ale no mają z nami problem, szczególnie gdy ich masa ludzi atakuje. Zapłaciłem temu gościowi 1000 dolarów, żeby wszystko było w tym sklepie za darmo, a on się zdziwił, że będzie wszystko za darmo. W sumie wygląda na takiego. Ale to w sumie wszystko na ten odcinek. Oni proszą o pomoc. Jeżeli się podobało, o pani, jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam, pa, pa.